To normalnie jest kupa. Takie jest moje zdanie, trochę tak to wygląda. No i posiadam jeszcze... Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, wiem, Playmobil to nie jest chyba do końca to, co byście chcieli na tym kanale oglądać. Zdecydowanie wolicie dużo bardziej chamskie podróbki i dużo gorsze jakościowo rzeczy. To mnie dziwi. Ale moi drodzy, oczywiście ten kanał nie jest tylko po to, by zajmować się rzeczami słabymi i by sprawdzać, czy w ogóle to fajne są te podróbki chińskie, ale by również sprawdzać alternatywy do klocków Lego i myślę, że śmiało możemy za takie uznać Playmobile. O tym wypowiadałem się już dawno temu w tym filmiku, dlaczego uważam Playmobile, że to jest jakaś alternatywa do też klocków, także możecie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie wiecie. No i moi drodzy, cóż, dziś pojawia się jednocześnie coś więcej, bo dotychczas tylko Playmobile zajmowaliśmy się tylko z gazetek. Pierwszy raz pojawia się u mnie zestaw, walizeczka właściwie nawet można powiedzieć, z tych klocków, z tej serii, z tych zabawek. Jednocześnie to jest najdroższy w teorii coś, co się u mnie na kanale pojawiło, ponieważ no cóż, właśnie, taka walizeczka kosztuje 50 zł katalogowo, można by rzec. No, aj. Teraz mnie trochę nie dziwi jakby brak popularności tego czegoś u nas w kraju. Jak wiemy, oczywiście ich jakość jest dobra, one są w ogóle produkowane na Malcie i tak dalej, ale no właśnie dalej, moi drodzy, za jednego chłopa tutaj z taczką, oczywiście te gadżety są fajnie, wygląda, zapowiadać to ciekawie, ale wiecie, dwie minifigurki z takim no, mikro jednak pakietem tych gadżetów za 50 zł, no to jednak licho. Do wyboru, jeżeli chodzi o walizeczkę, jeszcze była druga walizeczka z motorem policyjnym, ale policjanta mam, więc go nie chciałem. No i księżniczka z taką szafeczką i ona bardzo mnie kusiła, prawie ją kupiłem, ale jednak też jakieś tam księżniczki z gazetek mi się trafiały, no, więc zdecydowałem się na coś, czego mi się jeszcze w życiu nie trafiło, czyli właśnie Playmobilową walizkę z grillem, grill party. No, z jakimś grubym partem. Moi drodzy, jak to wygląda? Przyjrzyjmy się temu. Oczywiście nie dałem za to 50 zł, nie myślcie sobie bez przesady, nie? Kartonik bez sensu, żeby go dalej zatrzymywać, więc wylatuję stąd. Więc nie dałem za to 50 zł, moi drodzy, bez przesady. Walizka, no, prezentuje się ładnie. Poza tym elementem tutaj, no, nie wygląda to za fajnie, że jakiś element tam wystają z tej walichy. Ona faktycznie jest mega. Z Lego również posiadam taką walichę. Tu was odsyłam teraz do recenzji. Jest ona przydatna, chociażby jeżeli chcecie gdziekolwiek zabrać, że są jakieś klocki, czy cokolwiek. Również więc ta walicha będzie mega przydatna, nawet dorosłemu chłopu fajnie leży w ręce, ok, jest tu logo firmy i tak dalej, no jest dobrze. Otwieramy ją sobie w ten sposób, że o, tutaj o, podważamy i ja w ogóle, moi drodzy, pierwszy raz otwieram coś z Playmobila, więc jestem ciekaw, jak to będzie w ogóle wyglądało. Ok, jest zafoliowane, no wyjątkowo mało elementów, ale to już wiemy. Jest zafoliowane takie dwie rzeczy, zaraz się im przyjrzymy. No i poza tym nie ma nic, no do przenoszenia mówię rzeczy jak najbardziej ok, to się przyda. Co mamy w środku, moi drodzy? Czyżby to był katalog z 2017, więc jak widzimy, nowości nie dorwałem. Ale tak, jest to katalog z 2017. A nie będziemy go sobie teraz tu, moi drodzy, oglądać. Ja go może przejrzę i cóż, archiwalny katalog, rzucę go może na swojego Facebooka. Tak jest, WTF Klot posiada swojego Facebooka, zaglądajcie do opisu, jeżeli jeszcze tam nie byliście nigdy. Warto. Nie tylko czasem, wiecie, macie wcześniej informacje, co dziś w recenzji, ale jakieś przecieki, jakieś inne różne rzeczy, ciekawostki. Chociaż pewnie ci, co my tam oglądają, teraz się śmieją, bo stwierdzą, że tego tak tam dużo nie ma, ale obiecuję poprawę, że będzie tam więcej ciekawych rzeczy się działo. Także wpadajcie na mój Facebook i mnie tam też polubiajcie. Natomiast co tu dostajemy? Jest coś na kształt instrukcji. Jest coś na... Dziwnie pachnie, to taki papier, taki widzicie, nie śliski. Na przykład to jest taka śliska ulotka w miarę, a to jest taki wiecie, taki nie śliski papier, taki zwykły bym powiedział. No okej. No concern, Kessler USA, że czegoś USA nie wolno, numer katalogowy. Tutaj mamy 5, 6, 4, 9, moi drodzy. No i jak złożyć grill i jak złożyć postaćki. No ciekawe te instrukcje, ale powiedziałbym, że mocno zajeżdżają archaicznością, taką starością. No nie mają jakiegoś layoutu i tak dalej, który pasowałby bardziej do dzisiejszych czasów. No zdecydowanie troszkę nie bardzo mi ta instrukcja się podoba. Wysypujemy jakże małą ilość tych elementów, o których już tu wspominałem. No nie, no nie mogę przeboleć, dziwnie to naprawdę wygląda. Dziwnie. Mamy numery oczywiście tych klocków, ale no wiecie, to jak z lat 80. trochę mi to wygląda. I wiem, powinienem gloryfikować lata 80. Na moim kanale bazowym z Lego non stop gloryfikuję lata 80., 90., jak to było wtedy pięknie. Tu trzeba jeszcze to rozgryźć. Muszę użyć zębów, musiałem użyć niestety. Moi drodzy, ja mówię, Playmobile lubię i to lubię coraz bardziej. I to nawet, że wiecie, no klocki przypomina to średnio, ale...
No bo wiecie, coś takiego często też w miksach znajduję swoich. Przypomina to mocno średnio klocki, ale dalej jako zabawka moim zdaniem spełnia swoją rolę. Przyjrzyjmy się więc. Mamy tu chłopka, ponoć w ogóle się głowy zdejmują. Ktoś mi ostatnio to pisał w komentarzach. Kurde, ja nie chcę ryzykować, że mu ten łeb urwę, więc nie będę jednak tego robił póki co. Ale kiedyś może poza kamerą spróbujemy. Kaptur mu się tak kuśtyka, tak troszkę lata, bardziej bym powiedział, może to jest dobre słowo. Tu okej, na rękawach trzeba docenić, widzicie, te detale, że są zrobione. No i tutaj taki trochę skejcik, taki młodzik zdecydowanie po tej bluzie bym powiedział. Ale okej, wygląda to ładnie, również buciki dopracowane ze sznuróweczkami. No a buźki to już jak to playmobilowe buźki, także wiecie, jak to playmobilowe buźki. Dodatkowo jeszcze tutaj jest mała dziewczynka, no oni faktycznie gabarytem trochę się różnią od siebie, wielkością, małością i tak dalej. Okej, te ręce obracają się. Na początku pierwszego ruchu nie chciał się wykonać, a teraz już się ładnie to obraca. Mała dziewczynka również ma woski zdejmowane. Nie, one nie mają wosków zdejmowanych, małe postacie. No proszę, no proszę, ale szoczek. Też taka skejciara, w jakieś chyba widzimy, wiecie, no młodzieżowe sznury, bluzy z kapturem, tylko takie bezkapturowe. No i cóż, no i mamy tutaj wspomnianego grilla do złożenia. No jak widzimy, składania tu nie ma dużo, więc do takich zwykłych klocków, no to faktycznie trochę daleko. Ale dalej oni sami się określają jako klocki, więc my również będziemy je określać jako klocki. Stolik wygląda w ten sposób, oczywiście takie stoliki nie mają żadnych studów i tak dalej. To jest, uważam, moi drodzy, też ważna recenzja, gdyż taki nie dostaniecie zwykłych gazetkowych, wiecie, elementów, no bo jak inaczej mam to zrobić, jak nie kupując zestaw, więc tu się przekonujemy. Tu znów faktycznie możemy sobie do słoika, to w ogóle co to jest, słoik z musztardą? To taki kolor chyba nie okej. Czuję, że nałożyłem to i ciężko już będzie to zdjąć. Pewnie się da najłatwiej wypychając tu dziurką spod spodu, ponieważ to ma dziurkę spod spodu. Nie rozumiem natomiast trochę sensu tej dziurki spod spodu, gdyż chyba, że chodzi o... Poczekajcie, dziurkę spod spodu z powodu, by włożyć im to w łapę. Ale nie, moi drodzy, ale nie. Nie do końca o to chodzi, by włożyć im to w łapę, gdyż to w łapę nie wchodzi w żaden sposób. Nawet tak nie wchodzi w łapę. Ze stoliku oczywiście będzie zjeżdżało, bo nie ma żadnych studów. No cóż, tak se. Tutaj mamy również jeszcze taką keczupownicę z takim śmiesznym smoczkiem. Smoczek jest nieodłączny, to już wiem. Dziurka spod spodu, ok. Ono oczywiście też gdzieś im ładnie w łapę wejdzie. Brak studowości jednak nie jest, moi drodzy, zbyt dobry moim zdaniem w tym przypadku. Trzy talerze, pozwolę więc sobie umówić tylko jeden, bo bez sensu zamawiać nie trzy. W ogóle wszystko nam się na tym stoliku nie zmieści, co jest trochę słabe. Talerz wygląda tak, równie dobrze mógłby chyba robić za nakrycie głowy któregoś z tych hipoli. Mamy również, o, jedzonko. Jest to złączone jedzonko i no, kolor mi średni, wiecie co to... Nie przypomina mi do końca koloru kiełbasy. Bardziej przypomina to kolor czegoś takiego, co mój pies na przykład zostawia w lesie i w innych miejscach. Co oczywiście szybko leci w woreczek i idzie do wywalenia. Ale no serio, to przypomina jakąś kupę z czymś, nie wiem, no serio, nie wygląda to za bardzo jak kiełbasa, nie wygląda to, moi drodzy, zbyt apetycznie, bym po prostu powiedział. Co jest, moi drodzy, no nie za fajne, ponieważ, no nie, no niby taki sam kolor jest pokazany tu, okej, ale tam jest lepszy pokazany kolor, tu to naprawdę to ma kolor kupy, to normalnie jest kupa. Takie jest moje zdanie, trochę tak to wygląda. No i posiadam jeszcze tutaj grilla do złączenia. Jak go złączyć? Czy to o tym mówi instrukcja? Najzabawniejsze jest, że o tym... Nie, mówi instrukcja, dobra. Mówi tylko z tej strony. Czyli mamy tutaj takie elementy. Okej, czekajcie, to jest skomplikowane. I to tyle? I to nie ma w żaden większy sposób tu wejść? Nie, no musi to jakoś wejść głębiej. Czekajcie, no nie wchodzi mi to głębiej. No, z drugiej strony to nie może wleźć. Okej, wlazło. Pierwsze, nie widzieliście tego, ale wlazło. Poza kadrem. Drugie. Trzeba po prostu odpowiedni kąt złapać. I trzecie. Okej, wlazło. Teraz jeszcze wkładamy kratkę. Dopasowaną idealnie. I mamy jeszcze tutaj zamykanie, ale zamykanie jest luźne, w żaden sposób się nie dopasowywuje. I grill wygląda w miarę okej, trochę jak statek kosmiczny bym powiedział, nie? Co mi przyznacie, trochę jak statek kosmiczny, jak UFO. Otwiera się w ten sposób i tu się ukazuje taka grillownica. O, tu mam jeszcze taką tackę, jeszcze dodatkowo chyba jeszcze jakiś jeden dodatkowy, tak jakby talerzor.
Na tym się tutaj nam może smażyć i to, dwa nam się zmieszczą, ale tak no, no nie za fajnie, trzeba by tu pokombinować, bo one się fajnie zmieściły, nie mieszczą się zbyt fajnie te dwie rzeczy i tak dalej. Mamy tutaj jeszcze packę, spójrzcie, packa co ciekawe ma realność w postaci ścisku, no ciekawa ta realność w postaci ścisku jest, no i żeby jeszcze nie było, moi drodzy, dostajemy tutaj taką oto tacuszkę, również średnio, bo no wiecie, można się nie położyć, ale bardzo łatwo jest to strącić. No i cóż, moi drodzy, to był pierwszy zestaw Playmobilu w moim życiu i trochę sobie czuję to podsumować. Dla przykładu chciałbym chociaż wam zasymulować ustawianie, wiecie, tego gościa do miniaturki. Ruszamy lekko ręką i co się dzieje, wiecie, jak próbujemy ją przestawić, o, zaraz nam to zjeżdża, zaraz się to nie trzyma. No i słabo. Próbujemy ustawić, o, spadło. Próbujemy ustawić tu ketchup i uwaga, żeby talerze jeszcze nie spadły, okej, trzyma się. I wiecie, to jest tak typowe, jak coś się zepsuje, naprawicie. Okej, trzyma się, stoi, nie ruszaj, nie dotykaj, nie tyrpnij za tym stołem, bo zaraz spadnie i się rozwali. Trzyma się, trzyma. Robimy szybko zdjęcie, póki się trzyma. I właśnie tak trochę wyglądają te zabawki. Nie za dobrze, nie za dobrze. I przyznam wam się szczerze, że cóż, ja jestem trochę zawiedziony. Okej, o ile Playmobile generalnie się podobają, ich zamysł i wszystko mi się podoba, w sensie jest okej, jako zabawka jest legitna, jest zrobiona porządnie, no i w ogóle, no tak jednak same te zestawy w cudzysłowie dla mnie są mocno średnie. Same figurki, które dostajemy w gazetkach, jeszcze okej, gdy się bawimy samymi figurkami. Natomiast jeżeli już bawimy się zestawem, to jest to, no po prostu brakuje mi tutaj tych studów, brakuje mi tutaj czegoś takiego, można się było tym lepiej bawić. Tymczasem dostajemy taką zabawkę, która no, moim zdaniem najfajniejsza jest tylko i wyłącznie do stania na półce i robienia ładnego widoczku na półce, niż do samej zabawy. No bo spójrzcie, na przykład teraz się bawimy, że chcemy, wiecie, coś przesunąć, przestawić ten stoik i przypuszczam, że większość tych zabaw, no właśnie, wygląda tak, że powolutku, nie strąć. Oj, strąciłem. Kurde, no właśnie, moi drodzy. I tak przypuszczalnie wygląda większość zabaw tą zabawką. Ja oczywiście musiałem to kupić, by się o tym przekonać. No niestety, więc trochę minusik dla Playmobilów. Niemniej mówię, figurki jak najbardziej dla mnie są ok, te, które dostałem w gazetkach czy w ogóle. Więc to jest dla mnie część jak najbardziej ok, ale same zestawy już nie mogą zawodzić. No i kurde, no i z drugiej strony spoko, no kupimy sobie coś takiego dużego, powiedzmy, no nie wiem, jakieś takie camping czy coś. No ale kurde, średnio się tym pobawić, no bo coś przesuniesz, od razu to się zrzuca, spada, nie chce się to przyczepić. Wiecie, taka sterylna zabawa powoli jak w laboratorium, żeby nie wybuchło coś, no, średnio, moi drodzy, więc trochę zestawy Playmobil dla mnie na minus, oczywiście dalej jest to dobra zabawka, czy jakościowo, czy w ogóle wizerunkowo i tak dalej, ale ciężej się tym trochę po prostu pobawić, jeżeli mamy do czynienia z czymś takim. No kolor kupy też mnie trochę zawiódł, ale dalej uważam, że są fajną rzeczą, dalej uważam, że chyba warto w nie patrzeć. No i moi drodzy, to był najdroższy, mówię, póki co klod, jaki pojawił się na tym kanale. No wow, nie oznacza to, że to jest koniec zestawów, prawdopodobnie jeszcze inne Playmobile u mnie się będą czasem pojawiały, więc spokojnie. Nie myślcie, że to się nie pojawi, ale zdecydowanie zestawy wchodzą trochę jakby w kategorię takiej beki mimo wszystko, więc kurde, no i tą kiełbasę tak samo, no co, no przełożysz mi tu, chłopie, tą kiełbasę na tackę i nie doniesiesz, bo spadnie po drodze. Zapraszam was do subskrybowania tego kanału, jeżeli nie chcecie przegapić innych, bardziej też śmiesznych, bardziej klockowych, jednak cudowych zestawów. Jeżeli nie chcecie przegapić też, że kiedyś się pojawią inne Playmobile, to również subskrypcja wam tu pomoże. A jeżeli chcecie obejrzeć inne Playmobile, no właśnie, fajne Playmobile takie związane z samymi hipkami, zapraszam was tu, a jeżeli chcecie porównać sobie bardziej do Lego, o czym tu nie raz dzisiaj mówiłem, wpadajcie tutaj na ten filmik, no i możecie też zasubskrybować mój bazowy kanał, będę wam bardzo wdzięczny. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na tym kanale, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce już w kolejnych. Bye!